marzyłam o tym, żeby zrobić to z tobą, odkąd zobaczyłam cię, jak pryskasz stonkę. W tym starym Fergusonie wyglądałeś jak sołtys. Co ja mówię, sołtys jak wójt. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odskocznia od serii z bizonem. A mianowicie będziemy dzisiaj pryskać stonkę. Będziemy pryskać stonkę. Jest to środek Coragen 200SC. W tamtym roku nim pryskałem. Zdaję bardzo dobrze egzamin. Nie ma żadnych powrotów stonki, że tak powiem. Tak naprawdę, jeśli opryskacie powiedzmy rano, to po południu już stonka jest nieżywa. Zalałem do opryskiwacza jakieś 240-230 litrów wody. No i zalałem tego ośrodka, ja wiem, tak, no, 60 ml, co prawda 60 ml idzie na hektar tego, ale zrobiłem, kurde, jedną ręką to tak ciężko, ale zrobiłem większą dawkę. Niech zdychają szmatławce. Dolałem jeszcze ciupkę płynu do naczyń, żeby lepiej się ta ciecz kleiła na, po prostu na liście. Przejadę sobie teraz tutaj samochodzikiem, a wezmę jeszcze opryskiwacz ręczny, bo pole jest z klina. I patrzcie na ten bałagan artystyczny. Pole jest z klina, dlatego muszę po prostu to, co mi lanca nie złapie, dopryskać ręcznie. Jest i pilmet. Ostatnio robiłem w nim remont, bo nie chciał bardzo działać, ale już jest ogarnięte. Pryskiwajka śmiga wszystko jak ta lala. Pojadę sobie właśnie to pryskać. Jest pogoda taka dość pochmurna, z 22-23 stopnie. Czasem słońce gdzieś tam zza chmur się pojawi. I co? Czekajcie, założę kamerkę na głowę. I co, jakoś go trzeba by tu zapakować, żeby mi nie przeszkadzał. Może to będzie tak. To co tam poprawia, jeszcze hydraulikę podepnę. Zapomniałem podpiąć. O kurde. Gdzieś to jest. Przewód. Jeden jest. Z drugiej strony podepniemy. Tutaj dzisiaj byłem na złomie, kupiłem takie celowniki pod dowiaty, pod belkę, na której będą się opierać krokwy. Będzie trzeba ją dociąć, wywiercić otwory na szpilki mocujące. W sobotę prawdopodobnie będziemy działać właśnie przy wiacie. A jeszcze muszę ustawić tą. Jeszcze muszę ustawić dawkę opryskiwacza. No nie wiem, zalecana jest tam jakieś 300-400 litrów na hektar. No to tak właśnie zrobię. Teraz zobaczę w tabeli i ustawię sobie na polu. To już tam na polu wam pokażę co i jak. Jesteśmy na plantacji ziemniaka. No, powiem wam, że jestem zadowolony jak na razie. Ładne ziemniaczki. Zobaczymy, czy jest jakaś stonka tutaj. Co? O, jest, zobaczcie. Jest sporo. Tutaj też jest, tu też jest. Dobra, jest stonka, tu jest. Także pryskamy, nie ma co czekać. Nie ma co czekać, będziemy pryskać. No piękne, powiem wam, ziemniaki. Nie są jakoś bardzo zarośnięte. Gdzieniegdzie pojawia się skrzyp, ale jest git.
szwagier Waldek na pewno przyjedzie zbierać, bo postawił mi ultimatum, że jak będą zarośnięte, to nie przyjeżdża zbierać. Także pozdrawiam go z tego miejsca. W nowym plenerze, także będzie miał co opowiadać. Nie no, piękne, piękne. Tutaj jest inny gatunek, tu jest inny gatunek, tu jest inny. Cztery gatunki są. Aż szkoda wjeżdżać tutaj tym opryskiwaczem, kurde. Ale powiem wam, że piękne są ziemniaczki. Dobra, muszę to odgrodzić, bo one są... Wszystko jest zagrodzone siatką dookoła. Odgrodzę. Muszę jakoś mniej więcej wymierzyć, wjechać tutaj opryskiwaczem. I będziemy pryskać. No jest trochę zachodu z tym, no ale niestety. Takie pole sklina, znaczy kawałek właśnie wybrałem taki pole sklina, no. Działamy, działamy. Wydaje mi się, że to będzie akurat tutaj. Chyba. O jedną trzeba się przestawić. Te lance i przelecę tutaj jeszcze cały ten pas. Tak z boku. A resztę po prostu dopryskam opryskiwaczem ręcznym. Trochę pogniotło się. Ale nic nie zrobimy. Cel uświęca środki, jak to się mówi. Zamkniemy drzwi ręcznie.
robocie, prawie że. Dobra, to niech sobie będzie elegancko. Musimy wyjąć ten opryskiwacz. Wyjdzie tutaj przez drzwi. Okej. Zatankujemy go troszeczkę. No tutaj możemy. Kto to tak dokręcił? Ojejku. Puścić trochę można. Tanken, zatankowany. Trzeba się pozapinać. Rachu ciachu. Dopompować maszynę. I... Kurde, i pryskamy. Te dwa chyba trzeba będzie opryskać. Nie wiem, czy tu... Dawaj. Bo tutaj nie wiem, czy doleciało po prostu. Nie chciałem zahaczyć siatki, żeby po prostu nie rozerwać jej, nie uszkodzić lancy jednocześnie. Zobaczcie, jak pryska pilmet. Siła, aż ciśnienie lance z rąk wyrywa. Macie, pijcie, jedzcie, kurde, zdychajcie szmatławce. Po co to było potrzebne, tę stonkę wymyślać? Kurde, gdzie tam, gdzie można było bez? Ktoś wymyślił tę stonkę i tak. I tak teraz my, rolnicy, walczymy z nią, niestety. Ale dzisiaj Stachu kontra Stonka, 1-0 dla Stacha. I miejmy nadzieję, że tak się utrzyma, taki wynik utrzyma się do końca sezonu. Aż ziemniaki trafią do piwnicy. Położyły się tych deszczy też. Jakby tak miał to pryskać ręcznie, to by się człowiek zapierdzielił tutaj. A jak niektórzy zbierają ręcznie stonkę, działkowcy? Też przekichane. Kto w dzisiejszych czasach zbiera stonkę ręcznie? No powiedzcie, kto? Są od tego środki. Pryskasz. Masz święty spokój. Oczywiście, wiadomo, trzeba mieć też dobry środek, dobrze rozrobić proporcje i wszystko w temacie. I siedzisz w domu i oglądasz, kurde, serialiki na Netflixie. Robota już została wykonana. Popryskałem te zakamarki opryskiwaczem ręcznym. Możemy się zwijać do domu na obiadek. Trochę mnie tutaj przypiekło jeszcze w tej bluzie. Poskładamy jeszcze lance i jedziemy do domu. Zmęczyłem się trochę, powiem wam. A jeszcze trzeba siatkę zagrodzić. Trzeba siatkę zagrozić.
Okej. Czy ja w ogóle mam jakiś tutaj młotek? No. Miałem młotek, ale go nie mam. Trzeba sobie jakoś radzić. Dobra. I co, ja się będę z wami żegnał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oczywiście. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.